Siergiej, twoja ostatnia walka zapewniła naszej drużynie pierwszy punkt w tym sezonie. Jak ocenisz swoją walkę z Rosjaninem? No, dobre, co wygrało tę walkę, ale wiem, to mógł zaboksować lepsze niż zaboksował. No, nie wiem, no, będę trenować, na pewno wyprawię te błędy, jakie zrobił, no i będę dobrze. Czym sprawił ci problemy największe Rosjanin? No, nie wiem, tak wpadał, za dużo klinczu było w tej walce, ale nie wiem, no, dał radę jak sobie. Co między rundami mówił ci główny trener drużyny, Hubert Migaczew? Zaczynać z prawej ręce, bo on mańkut był. I co by nie wpadł, żeby nie było klinczu tego. Ale nie wszystko wychodzi tak, jak chcesz. No, dobra, bardzo cieszę, że to wygrał. No, bo chciał wyprawić, bo po pierwszej walce zrobił bardzo źle. Przegrał tę walkę i chciał pokazać, co mogę, boksować lepsze i wygrywać. Jak kondycyjnie czułeś się na dystansie tych 5 rund? Normalnie. Dobry czuł, bo dobry był przygotowany. Za dużo biegów robił. No i dobry. Może czuł dobry siebie. Jakie plany na najbliższe tygodnie? Zostajesz tutaj w Warszawie i będziesz dalej trenował na hali Torwaru? No teraz na tydzień chcę wyjechać do domu na Ukrainę, bo z dziewczyny ze swojej biorę ślub. I za tydzień wracam i znowu do treningu. Tak. To gratulujemy nie tylko zwycięstwa, ale i ślubu. Dziękuję. Wszystkiego dobrego. Dziękuję.